Halo, halo, witamy Państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Dzisiaj Legia Warszawa zagra przeciwko AZ Alkmaar. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Spójrzmy na ustawienie gości. Mamy tutaj, Jacek, do czynienia z systemem 4-3-3, dość popularnym w dzisiejszych czasach. Tak, głównie w przypadku ofensywnie grających drużyn. To ustawienie idealne do gry wysokim... Strzela! Szansa na objęcie prowadzenia! No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Tak, mamy rzut rożny dla Legii. Wrzutka w pole karne. Hamalainen! Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Svensson. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Svensson. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Bez konsekwencji. Świetne piąstkowanie. Carlitos. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Strzela! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Mączyński. Dobrze próbował, ale stracił. Svensson. No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Carlitos. Hamalainen. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Carlitos. Świetna obrona. No, strzela! Fantastyczny gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No, naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramkarz zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła. Na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Carlitos. Michał Kucharczyk. Kasper Hamalainen. Carlitos. Atak legionistów.
Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Naciskali na rywali, się opłaciło. Zmusili przeciwników do błędu, przejęli piłkę. Jędrzejczyk. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ponownie, celnie podaje. Ładnie przeczytał to Pazdan. Michał Pazdan. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Wybijają teraz do przodu. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Dobre, dalekie wybicie. Jędrzejczyk ma dobrą okazję do strzału. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Carlitos. Kasper Hamalainen. Świetne podanie. Czy to wykorzystają? Kucharczyk! Ojej, nie trafia! Jednak nie ma bramki. Tu powinien być już remis. Nie ma żadnej wymówki. Na tym poziomie takie sytuacje się wykorzystuje. W ostatniej chwili przejęli. Szansa dla Legii. To musi być wyrównanie. Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Za chwilę z rzutu rożnego Legia Warszawa. Łówka i piłka ląduje na aucie. Hamalainen. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. No, rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Kucharczyk. Weszowicz. Hamalainen. No to będzie stuprocentowa szansa. Kucharczyk! Carlitos. Z tej pozycji może uderzyć. Przytomnie obrońca wybił mu piłkę, ale nie oddalił zagrożenia. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Łatwa strata, wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Mecz zostanie wznowiony od wrzutu z autu dla Legii. Klouszek. Kucharczyk. Nikt teraz nie przeszkadza. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Carlitos. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata.
No, zastanawia się, czy nie strzelać. Wspaniałe podanie. No, będzie gol. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Tak, jest remis i znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Minęło 15 minut drugiej połowy. I po odbiorze strata piłki. Weszowicz dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Czeka na nadbiegających kolegów. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Nie wyszło mu to podanie. Piłka opuściła boisko. Ależ teraz luka na skrzydle. Schodzi ze skrzydła do środka. Uderzenie. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Carlitos. Kucharczyk. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Czy będzie prowadzenie? Aj nie! Nie ma gola! Nie! Nie ma prowadzenia, gramy dalej. Niewiarygodne, że wciąż jest remis. Wynik otwarty, czasu sporo. Czekamy zatem na kolejne akcje i lepszą skuteczność. Śmiała decyzja trenera. Zmiana i to aż 3 zawodników. Flar. Uciekł obrońcom. Wybija tę piłkę głową na aut. Kafu. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Legia wykona teraz rzut rożny. Do grania piłki z rzutu rożnego. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Niezgoda. Kasper Hamalainen. Wykłada piłkę koledze. Gol! Czekaliśmy na niego! Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Bez problemu zakończył tę akcję strzałem. Bramkarz był źle ustawiony, a on to skrzętnie wykorzystał. Tak jak mówisz, to nie był żaden problem trafić do bramki w tej sytuacji. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Flar. Wejnowicz. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Niezgoda. Kafu. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Oddalają grę od strefy obronnej. No, wzmaga się doping. Legia przed szansą. Wrzut z autu na wysokości pola karnego.
Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Hamalainen. Klouszek. Mączyński. Strzela! Jest groźnie, może strzelać! Legia umieszcza piłkę w siatce. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Spójrzmy na to z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Flar. Wejnowicz. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. I mamy zmianę. Oj, trudno to będzie obronić, jeśli piłka zostanie właściwie kopnięta z tej odległości. Ale strzał! No, mało zabrakło. Przymierzył prawie dobrze. No, celował tuż przy słupku. Gdyby tylko trochę lepiej uderzył, bramkarz pewnie by tego nie sięgnął. Hamalainen. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Bramkarz świetnie oddala zagrożenie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Mają teraz trochę miejsca. Świetne podanie za plecy rywali. Nic im nie wyszło z tego ataku. Mączyński. Hamalainen. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Zwycięzcą w tym spotkaniu Legia Warszawa. Bez...